Dzisiaj już jestem w Kielcach i czas na wędrówkę jednak, na telegraf. Stwierdziłem, że nie będę jechał rowerem. Chcę odpocząć po prostu. Wczorajszy dzień naprawdę dał mi w kość. Zwiedzanie Kielc to będzie dobre rozwiązanie. W tej chwili jeszcze idę po jakąś wodę, kanapkę i ruszam na telegraf. A few moments later. Posilony, najedzony. Zaczynamy podejście pod Górę Telegraf w Kielcach. Również jest tu szlak rowerowy. Jak widać, szlak rowerowy czerwony, a podejście jest niebieskim. A niebieski skręca. Tak. Ja będę szedł chyba szlakiem niebieskim. O, właśnie tam. I już przed moimi oczami, a najbardziej nogami, przedstawia się podejście. Sporo procent nachylenia. Dobre 40 parę procent. Po lewej stronie biegnie szlak rowerowy. Tu jest rowerowy, a tu jest pieszy. Oznaczenie trochę głupie jest, bo to wygląda na łatwiejszy szlak. A zrobili go pieszym. A trudniejszy zrobili rowerowym. Dziwnie. Na pure MTB fajniej, ale dla ludzi, którzy chcą na e-bike'u podjechać, którzy nie mają doświadczenia w podjazdach takich po kamieniach, może to być utrudnienie. Szlak pieszy przechodzi w gęstwinę, a rowerowy idzie szeroko. Widać, że większość ludzi chodzi szlakiem rowerowym, bo ten jest bardzo zarośnięty. Coraz bardziej okazale. Już widać górkę, a tam biegnie po lewej stronie cały czas szlak rowerowy. Wow. Muszę przyznać, że bardzo fajnie. No i przyjemnie się idzie. Tym szlakiem pieszym. Niebieskim szlakiem pieszym. Pokusiłbym się tędy zjechać rowerem. Bardzo fajny. Przypominam każdemu, kto jest na szlaku leśnym, górskim. Proszę was. Nie śmiećmy. Nie śmiećmy. Zabierajmy rzeczy ze sobą. Panorama Kielc. Na szczycie. Fajnie to wygląda. Tu jest jeszcze lepszy widok. No, to wygląda już fajnie. Chociaż ta perspektywa trochę drzewa zasłaniają. No ale muszą być drzewa. Jak będziecie tutaj, nie opierać się, bo to tak dosłownie trzyma się na kilku chyba śrubkach. A tam jelonek sobie skubie trawę. Na tej wyprawie byłem w Toruniu, Poznaniu, Gnieźnie. Teraz jestem w Kielcach. I powiem tyle. Te wielkie miasta typu Poznań wcale nie są takie ciekawe, jakby się wydawało. Natomiast mniejsze miasto Toruń, które ma dużo lasów wokół siebie i bardzo fajne ścieżki rowerowe, tam naprawdę poczułem się fajnie. W Poznaniu, owszem, jest Jezioro Maltańskie, są ścieżki wokół tego, ale to jest za bardzo ucywilizowane, za bardzo takie duże miasto. Natomiast Kielce są takim miastem bardziej właśnie takim pomiędzy małym a dużym miastem, bo to jest Kielce, to jest miasto wojewódzkie, ale nie jest aż tak duże jak na przykład inne wojewódzkie miasto Lublin. Schodzę stokiem narciarskim jednak powoli i idę na rezerwat przyrody Wietrznia. Także to, co widziałem z góry, to nie jest kadzielnia. Kadzielnia jest bardziej po lewej. A to, co mam na wprost, to jest rezerwat przyrody Wietrznia. I zobaczę ten rezerwat. I tak
jak wspomniałem, jestem przy rezerwacie przyrody Wietrznia. Coś na temat Wietrzyn. 312 metrów nad poziomem morza i sąsiedniego międzygórza. Zbudowane są z wapienno-dolomitowych skał górno-dewońskich. Są przedłużeniem ciągnącego się od zachodniej części Kielc pasma kadzielniańskiego. Nasz szlak chyba prowadzi tędy, tą wąską ścieżką. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo nie widzę oznaczeń. Ale się zaraz okaże, że się cofnę. A, już widzę. Fajnie. No. No nic, bardzo daleko w dół. O kurde. Także popatrzcie, jak w dół jest tam. To jest tak strome, że można zjechać na dupie i zatrzymać się o tam dopiero w dole. Tutaj można by namiot rozłożyć i spać sobie na skarpie. Tutaj mamy chyba najwyższy punkt. Bo to jest taka dzika ścieżka, która prowadziła. Także mogę całość tutaj naprawdę nagrać o taką woziutką ścieżką nad skarpą. Przeszedłem i tak to właśnie wygląda. Ciekawie, ciekawie.